To jest. Pan Cumulus. No to lecimy, panie Cumulus. Dzisiaj nie graliśmy. Zagram panu tak. O nie, nie, panie Cumulus. Tak to się nie będziemy bawić. Nie dam panu E5. Po to gram skoczek F3, żeby nikt mi nie zagrał E5. O! Goniec ze złej strony. Więc hetman nie idzie na B3. Nasz wróg na C7. C4 możemy zaszaleć, nie może bić. Znaczy bić może, ale ja bym nie bił. My nie bijemy na D5, żeby gońca nie wywołał, nie uwolnić. Proszę bardzo, ktoś chce. Może zagrać. Kto ma pytanie, może pytać. No najprymitywniej go odbijmy. Skoczek związany. Nie może bić na D4, hetman nie może bić na D4, bo go koń kropnie. A teraz, żeby nie było głupot, w zasadzie najlepiej wieża D8, ale trudno. Chcę hetmana cofnąć, bo goniec na D7 stoi źle, szczęśliwie. Nie wiem, co zrobić z czarnopolowym gońcem. Póki co postawię wieżę na D1. Po skoczek C3 mogę dostać hetman A5. O, skoczek A5. To może A4 na wsiakiej sucie, jak to mówią. Jest taka katalońska, przyjęta katalońska, otwarta, jak to mówią. Goniec. Tam go nie było? A może B5 chce? A to pójdzie mi na C2 koniś. Ajajajajaj. No i to właśnie jest to. I co ja mam zrobić? No, spróbujmy tu. To nie powinno być złe. A no, pod warunkiem, że nie zbije szybko na B5. No nie zbije szybko. Gdzie odejść hetmanem? Na C3, to koń D5, no trudno. Nie no, pięknie gra. Tak nie mogę. Gdyby tak na konika naskoczyć. Tymczasowo.
Tymczasowa na konika. Chcę zbić konika. Nikt więcej nie chce grać? No muszę zbić. Wieża mi wejdzie do gry. Po biciu pionem odejdę hetmanem na B3. Po biciu wieżą... Nie wiem. Po biciu hetmanem mogę wziąć piona C7. Spróbujmy tak póki co. To odbijemy koniem. Ciężko się gra. Teraz wisi tu. A koń C4 stoi wybornie. To mi każe zagrać E4. Przepraszam bardzo, ale muszę tak zagrać. Nie ma więcej chętnych do gry. Może jakieś pytanko trudne. To może tu. Czy tu lepiej? No tu. Oj, dziękuję pani Cumlusie. Bardzo ładnie pan grał. Wygranej nie mam, mam trochę lepszą. Parę gońców, ale wygranej nie mam. Proszę bardzo, kto chce jeszcze zagrać? Można zagrać. Spróbować szczęścia. Pan Shiro gra?